Bolesławiec, miasto dobrej gliny. Od wieków słynie z ceramiki. Dzięki naturalnym pokładom glin położonych wokół miasta, już w średniowieczu powstały tu pierwsze garncarnie. Najstarszym ceramicznym eksponatem jest konew z XIII wieku, odnaleziona podczas prac budowlanych prowadzonych na bolesławieckim rynku. Inne, niezwykle cenne bolesławieckie wyroby z XV, XVI i XVII wieku zostały odkryte podczas badań archeologicznych w 2007 i 2011 roku. Odnaleziono wówczas m.in. naczynia zdobione nakładkami i pokryte brązowym oraz kobaltowym szkliwem. Odkrycia potwierdziły kronikarski przekaz z 1612 roku, kiedy to kobaltowe naczynia trafiły na dwór królewski w Pradze, zawiezione tam przez bolesławieckiego burmistrza Namslera. Proces wytwarzania ceramiki w dawnych wiekach był długotrwały. Glina po wydobyciu ze złoża była przez długie miesiące dołowana, a następnie deptana. Naczynia toczone były ręcznie przy użyciu koła garncarskiego. Następnie na wolnoobrotowym kole nanoszone były dekoracje przy pomocy różnych narzędzi. Po wysuszeniu naczynie było wypalane w specjalnie budowanym piecu. Wczesne naczynia z XVI i początku XVII wieku zdobione były radełkowaniem, dekoracją rytą lub plastycznymi nakładkami i pokryte szkliwem brązowym bądź kobaltowym. W drugiej połowie XVII wieku pojawiły się dzbany o żeberkowatym korpusie w kształcie melona. Pokrywy naczyń oraz okucia stopy, wylewu i ucha wykonywane były z cynu. W następnym wieku, XVIII, upowszechnił się typ dekoracji nakładkowej. Na gładkich, pokrytych brązowym szkliwem korpusach umieszczano białe nakładki o formach roślinnych, heraldycznych, religijnych bądź figuralnych. Postacie Adama i Ewy na jednym z dzbanów są symbolem bolesławieckiego cechu garncarzy. Niezwykłe naczynie ceramiczne powstało w 1753 roku. Mistrz Joppe wykonał wielki garniec, uważany za największy na świecie. Kolos liczył ponad 2 metry wysokości i niemal 2000 litrów pojemności. Przez 200 lat stanowił symbol tradycji ceramicznych miasta i był jego wizytówką. Zniszczony po II wojnie światowej, po latach został zrekonstruowany i powrócił do Bolesławieckiego Muzeum. Wiek XIX zapisał się w historii bolesławieckiej kamionki trzema ważnymi wydarzeniami. Pierwszym z nich była nowatorska działalność Johanna Gottlieba Altmana, którego naczynia zostały uhonorowane pierwszą nagrodą na Światowej Wystawie w Londynie w 1851 roku. Drugim istotnym faktem było pojawienie się nowego typu dekoracji, zwanej stempelkową. Białe naczynia dekorowano najpierw stempelkami o różnych wzorach, najczęściej w formie kółek, kropek, pawich oczek lub rybiej łuski, wykonywanymi z gąbki bądź gumy. Dominującą barwą był kobaltowy błękit, chromowa zieleń, brąz i ugier. Trzecim przełomowym zdarzeniem było otwarcie Bolesławieckiej Zawodowej Szkoły Ceramicznej w 1897 roku. Pod kierunkiem Wilhelma Pukala z Królewskiej Manufaktury Porcelany w Berlinie rozpoczęto kształcenie przyszłych ceramików. Wprowadzone wówczas metody produkcji stosowane są do dziś. Tradycyjne koło garncarskie zastąpiono technikami toczenia i odlewania wyrobów w gipsowych formach, składających się z dwóch bądź więcej części. Formy wypełnia się półpłynną masą kamionkową. Po stężeniu i wstępnym przeschnięciu następuje zdjęcie form. Do naczynia można teraz przykleić uchwyty bądź ucha. Po wysuszeniu i wyczyszczeniu wyroby wypala się po raz pierwszy. Na wypalone biskwity nanosi się dekoracje różnymi technikami i pokrywa wyroby przezroczystym szkliwem. Następnie naczynia ponownie zostają umieszczone w piecu. Współpracę z Zawodową Szkołą Ceramiczną podjęło kilka z bolesławieckich zakładów. Wytwórnie Randana, Seiferta, Reinholda, Burdaka, Paula i Wernera. Wprowadzono wówczas wiele nowych metod dekoracji.
pojawiły się zdobienie emaliami, technika intarsji, szkliwa zaciekowe i krystaliczne, malatury podszkliwne, złocenia, technika natrysku przy użyciu szablonu, szkliwa matowa, technika malatury z rożka. Po II wojnie światowej proces ponownego uruchomienia zakładów ceramicznych był bardzo trudny i trwał kilka lat. Ludność niemiecka została wysiedlona, fabryki zostały spustoszone przez Armię Czerwoną, a ich wyposażenie zostało wywiezione lub zniszczone. Pierwszy polski zakład rozpoczął działalność już w 1946 roku dzięki zaangażowaniu artysty ceramika z Krakowa, Tadeusza Szafrana. Współpraca zakładów z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pozwoliła na utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego i technologicznego wyrobów. Najbardziej znani projektanci to Izabela Zdrzałka, Bronisław Wolanin, Wanda Matus, Janina Bany-Kozłowska, Mariusz Ochocki, Magdalena Gazur. Aktualnie na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego działa ponad 20 zakładów ceramicznych różnej wielkości, od niewielkich firm rodzinnych po zakłady zatrudniające około 500 osób. Bolesławiecka kamionka znana jest niemal na całym świecie, a w ostatnim czasie szczególną popularność zyskała na rynku azjatyckim. Obecnie w zbiorach znajduje się około 7000 eksponatów. Ta gromadzona od lat 50. XX wieku kolekcja pozwoli każdemu miłośnikowi kamionkowych wyrobów na podróż w czasie, by lepiej poznać krainę gliny i miasto ceramiki. Miejsce, gdzie powstają piękne i niezwykłe naczynia.